Hej, jeżeli myślicie, a pewno myślicie, że robimy tylko samochody sportowe i tylko customizerkę lub renowację samochodów, modyfikacje, to nie. Robimy też samochody terenowe. Volkswagen Amarok, 2017 rok. Po pierwszej tak naprawdę przebudowie. W tej chwili wrócił na kolejny lift. Był podniesiony o 2,5 cala, zmienione amortyzatory, zmienione resory, zmienione elementy zawieszenia, oczywiście wyciągarka, wzmocnienia. Zobaczcie, jak ładnie jest ukryta wyciągarka. Oryginalny zderzak, tak żeby samochód dobrze wyglądał i wyciągarka schowana pod zderzakiem. Jedyne, co zdradza, że ten samochód jest bardziej agresywny, jeżeli chodzi o teren, to, że jest wyższy, to, że wystaje tutaj kawałek gliny i tak naprawdę nic więcej, jakieś nakładki, złote śrubki i tak dalej, tak? Natomiast słuchajcie, w tej chwili tak, klient pojeździł samochodem, co widać, samochód idzie 5 cm do góry w całości, inne wahacze, mimo środowe, tak żeby kąty wyprzedzenia zwrotnic jeszcze zmienić, żeby nie tarły koła przy skręcie, większe koła oczywiście. Natomiast fajna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, to co w tej chwili zaczynamy produkować do tego typu samochodów, to na przykład takie wzmocnienia, progi, płyty, wzmocnienia. Tutaj zobaczcie nasze logo, sorry, trochę brudne, ale no niestety samochód jest używany. Mam nadzieję, że się Wam ta konstrukcja podoba. Zobaczcie, to nie tylko chodzi o to, żeby fajnie wyglądało i żeby to było zaznaczeniem takiej prawdy i mięśni samochodu terenowego, ale zwróćcie uwagę, jak to jest zrobione. Dolna rurka, której praktycznie tutaj nie widać, chroni tak, żeby nie uszkodzić progu. Natomiast ta rurka i ta konstrukcja powoduje to, że w momencie, kiedy będziemy obcierać się o drzewa, mamy nie uszkodzić drzwi. Linia, która jest zachowana tak, żeby była na równo z kołami. Słuchajcie, terenówki to bardzo fajne samochody, bardzo fajna przygoda. Jeżeli ktoś chce bawić się w terenie, a jednocześnie mieć samochód, który będzie w jakiś sposób samochodem rodzinnym, użytkowym na co dzień, to tego typu alternatywy są bardzo, bardzo fajne. Czyli mamy wszystko, co potrzebujemy w takim aucie, a dalej da się nim jeździć po drogach i nie robimy samochodu, który tylko nadaje się w teren. Jeżeli się utopimy, mamy wyciągarkę. Jeżeli się będziemy obcierać od drzewa, mamy progi. Mamy odpowiedni prześwit, mamy zapłytowane całe podwozie. Zbiorniki paliwa i oczywiście, jeżeli się znajdziemy w lesie i będziemy chcieli pobawić się w nocy, odpowiednie oświetlenia, które gwarantują nam to, że będzie widoczność. Patencik, który zrobiłem tutaj, zobaczcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj. Lampa LED-owa. Wystarczy zrobić tak, tak i już lampa nam świeci do przodu. A w momencie, kiedy wyjeżdżamy na autostradę, robimy ciach, ciach i już nic nie świszczy. Do zobaczenia.